No wczoraj padłem szybko, oj, padłem szybko, no to tak już tak byłem. No, znaczy, no, jakby kazali skakać czy coś, no to bym nie padał, pewnie bym jeszcze coś tam próbował się trzymać, ale nie było takiej potrzeby. No padłem, spałem długo, później obudziłem się na te testy covidowe, później coś tam z fizją mi podziałali z pleckami, trochę takiej regeneracji. Fryzurkę sobie zrobiłem, Aha, taką właśnie. ładną, Wysuchane bardzo. tak, zrobiłem sobie fryzurkę, Osobiście bo tak, czy jakiś tak, fryzjer? osobiście sobie zrobiłem, bo tak, myślę, no to no, będą mi grać, no, nie pasuje, żeby tu taki kudłaty przyszedł, i ten, no to sobie zrobiłem fryzurę, no i później zjadłem obiad, no i tak poszedłem spać, no i wstałem teraz, no i tak się fajnie teraz czuję, taki jestem wyspany, zadowolony, także fajnie, no. Piotrek, stałeś na tym podium, słuchałeś Mazurka Dąbrowskiego, przymykałeś oczy, było wzruszenie? Tak, no było, tak, nuciłem sobie tam Mazurka, no i tak też sobie jeszcze też tak, takie, tak, takie, takie delikatne wspomnienia, takie, że mi tam przemykały całego tego mojej przygody. A co konkretnie, jakie obrazki ci się przypominały? Znaczy, no tak. I Mistrzostwa Świata, wszystkie tak można powiedzieć też tak po kolei trochę, bo tak od 2007, tam później w 2009 chyba nie byłem, później od 2011 byłem znowu, te medale też tam po drodze. No i też tak właśnie takie ciekawe właśnie, że taki jeden ten się przypomniał właśnie za, nie wiem, może miałem 8 może lat, 9, to taką skocznię, takie malutkie skocznie sobie budowałem na biegówkach i tak, no i tak oglądałem po zawodach tam Pucharu Świata czy jakiś Mistrzostw Świata, sobie skakałem i przypominałem tak by, no, że tam no takie, że tam skaczę tak by, rywalizuję tak by z innymi zawodnikami, to takie, no nie wiem, czemu mi się to tak przypomniało, bo to chyba było takie, można powiedzieć, z takich dawno odkopanych marzeń, że tam wtedy pamiętam Sven Hannawald skakał, Kazushi Funaki, Hideharu Miyahira, a wtedy Japończycy dobrze skakali, no a ja jechałem na końcu, no i ja wygrałem wtedy, no i tak, i może temu mi się to tak przypomniało, że wygrałem. A jechałeś jako ty, czy jako właśnie Miyahira, albo Nie, no Funaki, jak się jako bawiłeś? ja, no bo tak by tak, no tak, tak dla dziecka, nie, to wiadomo, że to tak, ale nie wiem, że mi się to tak przypomniało, może, no temu, że to tak było moje, może tak z takich wtedy pierwszych marzeń, no i wtedy tak, no i tak, no, no wiadomo, że jak dziecko, jak ten, no zawsze się chciało wygrać, nie, no to ja tam zawsze później już tam, jak prowadziłem po pierwszej serii, no to teraz Piotr Żyła jedzie i Piotr Żyła wygrał, nie, i ten, no i kończyła się zabawa, no i po następnych zawodach była Świata znowu zabawa, nie, no i tak, ale to już później, tych późniejszych, to tam akurat ta jedna mi tak jakoś tak przemkła, gdzieś tam mi zakodowała się. No a później, no już tak, już gdzieś tam te marzenia, bardziej już ta praca była, nie? No bo wiadomo, gdzieś tam te lepsze, gorsze momenty. No i ta praca, która tak naprawdę jest, no istotniejsza od marzeń, no bo samymi marzeniami człowiek nie zdziała nic, no taka prawda, nie? Ale jakby nie patrzeć, te twoje dziecięce, nastoletnie marzenia się spełniły, bo kiedyś tam wspominałeś, że chciałbyś być tym mistrzem świata. No Byłeś już prawie mistrzem tak, świata, tylko nie indywidualnie. tak, znaczy no wtedy też, no bo można powiedzieć, że smakowało to tak samo, nie? Bo to tytuł mistrza świata jest tytuł mistrza świata i wtedy w drużynie, no to miałem podobne, można powiedzieć, chwile, podobne emocje, tylko wtedy to tak, no nie było też jakoś czasu, tak, żeby też bardzo podsumować, no bo wtedy od razu, można powiedzieć, no tam zaraz sezon też był i ten, no i tak, no i nie byliśmy wtedy tak otwarci dla was jak teraz, no wiadomo, z wiadomych powodów, także to tak, ten, ale teraz, no to można powiedzieć, że to podobnie smakują te tytuły i to tytuł mistrza świata jest tytuł mistrza świata, to mój drugi już, no można powiedzieć, pierwszy indywidualny, także no marzenie, no marzenie, drugi raz. Zazwyczaj jest tak, że pytamy o to, czy ten złoty medal chciałbyś komuś szczególnie zadedykować, czy...
Znaczy nie. Jako tak ten, no tak już mówiłem po skokach, no wtedy to tak trochę też bardziej w emocjach, ale no ja wtedy mówiłem faktycznie, dedykuję medal ciężkiej pracy i dobrej zabawie, no bo to wtedy było to, znaczy ciężka praca była, można powiedzieć, ciężka praca jest przez większość czasu, a wtedy dorzuciłem dobrą zabawę, no i tak się złożyło, że to wtedy te dwa elementy zadziałały rewelacyjnie, a wiadomo, no wtedy też tam, no wiadomo, też mówiłem różne dziwne rzeczy, no bo byłem w takim swoim, można powiedzieć, świecie. To są takie dwa elementy, które można dedykować do tych, co mają tam jakieś swoje cele i marzenia w życiu, że po prostu, żeby dobrze pracować, no to też jest czasem dobrze bawić. Piotrek, my Ciebie pytaliśmy na gorąco o gratulacje, co Ci mówił Granerud, co Horngacher, a powiedz, co Kamil Stoch, co Dawid Kubacki, jak oni przyjęli to, że Ty też jesteś mistrzem świata, tak jak i oni. No, cieszyli się, no to jest tak, że jesteśmy drużyną i każdy tak naprawdę, nieważne kto stoi, to jest sukces tej drużyny i to jest tak, że po prostu medal, złoty medal jest dla nas, dla Polski i no to w fotelu no to no pogratulowali, no i później dobrze bawiliśmy się tam wszyscy razem. Jak masz ten medal na szyi, to dociera do Ciebie, że jesteś mistrzem świata, czy może nadal trochę się czujesz tak, jakby to się śniło, zdarzyło się komuś innemu? Tak dociera do mnie, że to teraz, jak już tak trochę właśnie zeszłem z tym wszystkim trochę sobie na dół, to zaciera, że wywalczyłem ten złoty medal i cieszę się z tego bardzo, że mogłem go wywalczyć i że jestem mistrzem świata, no. Nie dłużyło się to czekanie, bo to jednak dwa dni po wygraniu konkursu, ale za to ceremonia piękna naprawdę, tutaj zrobili show. O, mi się w ogóle nie dłużyło, ja w ogóle... Tak mówię, no ja przyszłem, no ja spałem, jeszcze te zawody, jeszcze wiadomo, trzeba by się na te miksy skoncentrować trochę, i później, no przespałem już później, no już byłem tak wypompowany, że po prostu, no trzeba było trochę zejść na dół, żeby wiadomo, teraz podsumować jeszcze i wziąć się znowu tak, no może nie dzisiaj, nie jutro, no jutro już trening jakiś na siłowni, coś trzeba podładować nogę, ale żeby znowu zbudować na tą dużą, nie, no bo tak też, no mam tego świadomość, że też tak nie ma co przebimbać, tylko sezon jeszcze trwa i trzeba jeszcze się wziąć za robotę w tym sezonie. Także no na spokojnie. A to jest tak, że w tobie jest taki głód skakania, że ty już byś poszedł na tę dużą, czy tak chwilkę sobie jeszcze odpoczniesz i dobrze, że jest taka przerwa? O, teraz bym nie poszedł. Teraz nie. W tym momencie nie. Znaczy tak, no to jest tak kwestia takiego. Mój organizm jest ogólnie ciężki. Tak sam to mogę przyznać, bo jak się na coś nastawi, no to nie idzie go zatrzymać, ale w drugą stronę też to działa. Jak się nastawi na lenia, to ojej, to żeby się zwziąć, to jest masakra, nie? No to mam, no a ja tak by, no tak by z czasem się nastawiam. No jakby były tak by zawody w środę, no to ja bym już tak by myślał, że te zawody są w środę, no już trzeba pomału coś tam budować. No teraz są na weekend, no to trzeba tak by trochę wolniej, nie? Nie trzeba się tak spieszyć, tylko po prostu zrobić tak, żeby ten szczyt tam był na wtedy, co trzeba, tak mi to wypaliło na średniej, no to tak mam taki plan i na dużą, no a co będzie, no to nie ręczę już za siebie, no bo to już ja już później tego nie kontroluję za bardzo. Jestem w swoim świecie po prostu. W sobotę było wesele, w niedzielę dzień po wesele, a dzisiaj co mamy? A dzisiaj jest chill i nie trzeba było iść do pracy. Dobra. No wczoraj padłem szybko.